Wreszcie reformacja i Council of Trent. Jezus, jak ja na to czekałem. Dobra, rok prawie 1500, czas najwyższy przyłożyć się już do utworzenia Królestwa Bożego na ziemi. No i troszeczkę tych prowincji jeszcze mi zostało. I o dziwo, niestety, biorę się za robienie czegoś innego, bo mam okazję podbić Prowansję dzięki właśnie jednej z tych misji z Diet. Boże, nigdy nie zapamiętam, gdzie są estate. Zobaczcie, misja dla szlachty, musimy podbić te prowincje. Ciekawe to jest bardzo. Dodatkowo dostajemy 50 punktów administracyjnych za wykonanie tego zadania. Przeciwko sobie będziemy mieli Regusę oraz Anglię. W sumie nic w tym złego. Flotę Regusy mam nadzieję, że za chwilę zdobędziemy, bo tutaj wypłynęli. A nie ukrywam, że przydałaby mi się do wojny z Wenecją, bo tutaj bardzo dużo okrętów straciłem poprzednio. Tylko że widzę, że ja tutaj głównie będę zdobywał ale okręty handlowe, których w ogóle nie potrzebuję. Ach. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Anglikom, powiem szczerze, pozwolę się tutaj desantować za każdym razem. Dzięki temu ich wyczerpanie wojną bardzo szybko wzrośnie. No i ich szybko whitepisujemy. A tutaj z czwartego tiera reform polecam brać tutaj Monastic Breweries. Czyli nic innego jak klasztorne, destylarnie, wina, piwa, tutaj w zasadzie tego i tego. Zobaczcie, produkcja zwiększona z pszenicy 75%, z wina 50% i ogólnie Good Produce Modifier plus 10%. Jest to bardzo mocne. Inaczej się nie zastanawiam. Inne takie, no to Yearly Corruption, Stability Cost Modifier i takie w zasadzie inne, które już były wam znane. Co tu się wydarzyło? Burgundia dołączyła do Imperial... do Imperium? Co? Jak? What? What? Czekaj, Bandai Entry? Nie, no dobra, ja chcę, żeby weszli, więc głosujmy na to. Czyżby event burgundzki się wydarzył? Nie. Ciekawe. Powiem szczerze, że bardzo mnie kusi, żeby tutaj wysłać moje okręty do walki przeciwko tej flocie. To są tylko dwa okręty ciężkie. Cała reszta to są... A, spróbujmy, raz się żyje, jak to się mówi. Co prawda ja chyba w dyplomatycznej niestety jestem zacofany w stosunku do Anglików. Ósma technologia, a nowe okręty dostajemy na dziewiątce, dobra. To może tragedii nie będzie, zobaczymy jak to pójdzie. Najwyżej się wycofam zaraz z tej bitwy. Nie no, topimy ładnie. Ciekawe co tracę. W sumie to jest to nowe okienko bitwy, którego za bardzo nie rozumiem. Niestety ciężkie okręty robią mi tutaj całkiem niezły damage. I muszę gdzieś poczytać o tych, no... Wow, czekajcie, łącznie zdobyłem 15 okrętów? Z tej jednej bitwy? O mój Boże, jakie to mocne! Ogólnie zdobyłem już prawie... Nie, ogólnie to zdobyłem 22 okręty transportowe, bo tu już przed wojną je po prostu rozwiązałem. Dość fajna sprawa. I ja to wszystko sprzedam zaraz po wojnie tym wszystkim tutaj ościennym nacjom. Tak czy siak. I chyba Imperium... Czekajcie. Zabroniło wejść Burgundii do Imperium. No niestety. Szkoda. Fajnie by było, jakby dołączyli. Tutaj wbiłem się w wojska angielskie. Wybaczcie, że tak teraz dużo skipuję tych walk, ale naprawdę tutaj wojna jest jakoś strasznie pozycyjna na razie w tych Włoszech. Nie mam za bardzo co wam pokazywać. Mam jakiś event związany z The Borgia Pope, czyli Borgiowie na tronie papieskim. Chyba nawet był serial o takim samym podobnym tytule, coś takiego. Przejęliśmy ponownie władzę w papiestwie. Gdybym się nie bał, że zostaną przeprowadzone te reformy, to teraz bym zbijał reformację, ale mi zależy na tym, żeby się jednak odpaliła, bo jeżeli, bądźmy szczerzy, jeżeli reformacja się nie odpali, no to Hre zostanie zjednoczone i to jest koniec tej kampanii. Nie ukrywam, że jest to mega słabe, nie podoba mi się, powinno być to bardziej sensowne, bo przecież papieżowi powinno za wszelką cenę zależeć na tym, żeby reformacja się odpaliła jak najpóźniej. A wcale tak nie jest. Jakiś kolejny event z Borgiami. I weźmy sobie tą panią tutaj, oczywiście jako doradcę dwójkowego. Bardzo potrzebujemy punktów dyplomatycznych, więc ja chętnie sobie wezmę taką Lukrecję Borgię tutaj, żeby nam doradzała. Będzie to fajny event dla nas. Powiem wam, że naprawdę dziwią mnie te nowe buildy armii komputera 016.
fajnie. Wybudowałem też wreszcie nasz okręt tutaj dowodzenia. Troni się nazywa, nie wiem czemu. I jest to galera. Jakoś zauważyłem, że jeżeli będę miał po prostu karaki w formie okrętu dowodzenia, to jakoś one szybko idą na dno. I okej, flota angielska postanowiła znowu tutaj przypłynąć, a my się bierzemy za nich. Może coś znowu zdobędziemy. Tak, o! Szybko poszło na dno. Łącznie zdobyłem 7 okrętów. Niestety nie zdobyłem chyba jakiś okręt ciężki, ale chyba drugi mi poszedł na dno jednocześnie. Ech, szkoda. Co za generał? Cezar Borgia 4543. What the fuck? Ej, fajne te eventy z Borgiami. Muszę na ich temat poczytać, albo obejrzeć serial. Anglikom teraz spuszczamy naprawdę niezły łomot, chociaż prawie mieli stack wipe'a, prawie. Szkoda, że nie mamy tutaj troszeczkę większej armii. O! Udało się, poszedł Stackwipe, więc raczej Anglicy powinni w tym momencie, właśnie pójść na White Peace'a, przez co możemy kończyć wojnę z Prowansją. Cały region Prowansji trafia do nas, plus pieniążki, plus War Reparation, idealnie. I wreszcie Protestant Reformation się odpaliło, hurp, hip, hurray! A cesarzem stały się Czechy. Kurde. No dobra, niestety nikt ode mnie nie chce kupić okrętów, pisze, że wszyscy są zadłużeni. Dosłownie przeklikałem każdy kraj na wybrzeżu, który tutaj jest, jak i nawet tam dalej. Nikt nie chce kupić ode mnie okrętów, no co za... Co za oszustwo. I tylko i wyłącznie problem taki, że mają depty albo mają pełne floty. Więc niestety skasowałem moje zdobyczne okręty. To jest bardzo dziwne. Ta flota wenecka powinna nas spokojnie tutaj porobić, a nie wypływa. Okej. Wojna z Wenecją dość szybko dobiega końca. Chciałbym jeszcze wziąć Wenecję dla siebie, ale to się źle dla nas by skończyło. Tym bardziej, że wyzwałem Austrię za ziemię. Więc tak, zakończymy tutaj tą wojnę. Ech, szkoda. War Reparation też nie mogę, bo stracę trusta, więc tylko i wyłącznie tak to kończymy. Austria tutaj Istra sobie zyskała, a my dzięki temu odcięliśmy ich praktycznie od tych pozostałych ziem weneckich. Wreszcie mam trochę pieniędzy, więc pobudujemy tutaj centra handlowe. Będzie to dla nas bardzo przydatne. Dopiero teraz zauważyłem, jaki mam duży problem z autonomią w moim kraju. Nie wiem, co tu się stanęło, czemu tak to wygląda i tak dalej. Trudno, musimy mieć te bunty, ale masakra. Nie wiem, czy teraz AI jakoś strasznie nadużywa tej autonomii, gdzie integruje kraj i praktycznie cała prowincje miały po 30 punktów autonomii. Strasznie dużo. Strasznie. Czy centra reformacji mogą pojawiać się samoistnie? Ja myślałem, że to się dzieje w momencie, kiedy kraj przechodzi na daną wiarę. A tu wygląda, że zobaczcie, jak to, co tu się wydarzyło. Robią protestancką Kastylię, co jest wyjebiste, ale dziwne. Ech, Austria zaatakowała teraz Burgundię, chce zdobyć jej terytoria, co pewnie też tak się skończy. No dość szybko udało mi się wprowadzić kolonializm u nas w nacji, co oznacza, że będę go chyba sprzedać Francji. No i szykuje nam się większa wojna, ale też myślę, że Austria od tego momentu, ponieważ straciła cesarza, będę uważał za rywala, więc jak najbardziej jest mi na rękę to, że teraz ją pociśniemy. Reconquest Cassius Belli, bierzemy wszystkich naszych tutaj potencjalnych sojuszników. Szkoda, że dopiero co z nią poprawią relacje, no ale trudno. I lecimy z wojną! Kurde, takie duże te są państwa tutaj? Ciekawe. Zdobyliśmy tutaj okręty austriackie. No i mamy trochę znowu handlówek. Transportowcy od razu kasuje, bo nikt ich nie chce. No i samą Wenecję, znaczy Florencję, tutaj jak pamiętacie, chciałem, żeby byli moim wasałem, zrobili tak, return core tutaj i główne ma pójść na mojego wasala, co prawda tak czy siak, o cholera, ile tej agresywnej ekspansji.
Muszę chwilę poczekać, ale taki będzie peace deal. No, Węgry chyba się właśnie skończyły. Tak jak patrzę, wszyscy ich cisną, wszyscy. Wasalizujemy Montferrat, które tutaj zostało wypuszczone z Savoyu. Dzięki temu będę miał dostęp do tutaj tych prowincji, które potrzebuję w przyszłość do tworzenia Królestwa Bożego. What the fuck? Teraz jakiś... To coś jest cesarzem? Co tu się stanęło się? Czemu Czechy straciły cesarstwo? Nie! Serio? What the fuck? Jak to do tego doszło? Ach, no czas się pozbyć tutaj sojuszników. Atakujemy na Reconquest Cassius Belli Ferrare, co spowoduje, że będziemy mieli tutaj większą wojenkę. Sojuszników żadnych wezwać nie mogę, słabo. No ale cóż, czas nadszedł wreszcie na to. No i tak zakończyliśmy tą wojnę, a tutaj leci sojusz i kolejny wasal. No i tutaj papież z rodziny Borgiów umarł, więc ara. 3-3-4 wchodzi Martinus VI. No i możemy Trade Ideas brać i musimy wręcz brać Trade Ideas. Bez nich tutaj będziemy mieli bardzo duże problemy z hajsem. Tolerancja heretyków, tfu, nie chcę tego. Jaki jaja, właśnie tutaj ten cesarz miał teraz wojnę z Austrią o Unię nad kimś, nieważne, jakimś badziewną. Austria wygrała tę wojnę i zmusiła do cofnięcia reformy, którą sama przeprowadziła. Na reformie 5 stopnia już mamy naprawdę ciekawych kilka opcji. Na przykład tutaj tańsze koszty idei i szybkość rozprzestrzeniania się instytucji. Albo możemy mieć Battle Popa z Land Leader Fire zawsze plus 1 i Manpower in True Fate Province plus 10%, a Point Cardinal Cost mniejszy o 50%. No a reszta to już jest taka standardowa. Powiem szczerze, że ja tutaj na początku pójdę w Particle coś tam, bo potrzebuję tych tańszych idei, ale ostatecznie w momencie, kiedy ruszymy do podbojów, zmienię na to. Co za bezsens. Nie wiem, czy nie zauważyłem tego, że to jest wolne miasto, ale jeżeli było, no to trudno. Szkoda, że jak jest w Free City, to wciąż tutaj jest na przykład znaczek okej, gdzie powinien przecież z automatu zamienić się na krzyżyk, bo wolne miasta nie mogą być wasalami. Durne! No i wreszcie możemy budować manufaktury, koniecznie w tych prowincjach z winem. Szybka wojna ze Szwajcarią o tą jedną prowincję. W sumie, a nie będę wam pokazywał jej, bo będzie dość dumna. Francja ma wojnę z Osmanem poprzez Węgry, co wygląda dość ciekawe nawet. No i myślę, że taki pizdil tutaj od Szwajcarii mnie jak najbardziej zadowoli, plus pieniążki oczywiście. O, tak to sobie zrobimy. Dzięki temu będziemy mieli bardzo mocną tutaj granicę za chwilę. Co prawda jeszcze muszę tutaj to zdobyć od Milanu. A my poczekajmy, bo zaczynam integrację pozostałych moich wasali. O, trzech na raz sobie zjadam. Wreszcie reformacja i Council of Trent. Jezus, jak ja na to czekałem. I teraz tak. To jest totalna nowość, ale nie jest aż tak dobra, jak się spodziewałem. Bo w zasadzie, jeżeli jesteście... Planujecie grać pro-protestancko, albo cokolwiek, albo co pro-katolicko, no to w zasadzie musicie sobie wybrać odpowiednie bonusy. Zobaczcie, misjonary strony versus heretyk plus 2%, ale wszystkie heretyckie kraje was nie lubią, a tutaj w odwrotną stronę. Następnie tutaj z Institutional Spirit in True Fate Province plus 30%, a tutaj dla wszystkich, niezależnie od tego, jaka to jest wiara, Manpower w prawdziwej wiary prowincjach, czyli liczba naszego wojska rośnie, rekrutujemy bardziej chętnych ludzi, a tutaj National Manpower we wszystkich prowincjach niezależnie od wiary. Następna i ostatnia, to jest bardzo mi się podoba, że 10% kosztuje nas mniej prowincje z inną religią. Tak, versus other religion, a tutaj opinia o heretyków, kuria, power cost, to jest mega słabe. Nie wiem po co w ogóle miałbym to wybierać. Ja tutaj mogę zrobić, co to znaczy, co tu się wydarzy? Resistance to Reformation plus 25%, ej, ja to chcę, ja to lecę tutaj. Jak wiecie, ja to palić heretyków będę, pluł na nich i w ogóle. Czemu miałbym iść w tą stronę? W sumie mogłem zobaczyć, co będę miał. Mogę kiedyś to zmienić? A, jest, improve relation plus 25%! Oj. To wiecie, ja chyba to zmienię mimo wszystko, bo improve relation plus 25% to... No trochę brak tutaj logiki, ale wiecie o co chodzi. I teraz tak, wszystko przeprowadziłem, wszystkie bonusy mam i nie wiem czy to nie jest do końca gry. Niby pisze, że tutaj po zakończeniu wojny religijnej będzie to trwało jeszcze parę dekad. Powiem wam, że na moim poprzednim sobie wojnę religijną skończyłem w 1600 roku chyba, a w 1700 wciąż miałem te bonusy. Więc nie wiem jak długo to trwa, muszę to kiedyś gdzieś sprawdzić. A tymczasem czas na wpiernicz Wenecji, bo musimy ją zająć i w sumie knightów wezmę na wasali, bo mam z nimi pewne plany. Ej, liczę, że mi uciekną na Wenecję i mi zrobi tutaj stack wipe'a. A
ale dostali gdzie indziej. No, prestiżu mam sporo, więc w sumie tej misji chyba... A nie, to jest jedna z tych, które trzeba niestety przepychać, kiedy się da, bo te warunki łatwo stracić. Dobra, to tutaj to opisujemy. Nawet niech będzie jakiś dłuższy trus. Serio? No to weźmy tylko to, co potrzebuję. A w zasadzie to potrzebuję tylko tego. Knightów chciałem zdobyć na wasala. Czekajcie, czekajcie, bo ja mam z nim pewne sprawy tutaj związane. Jeszcze ich zdobądźmy. Wenecja wreszcie jest nasza. Udało nam się, zwasalizowałem też Rodos i oni będą naszą marchią i dość... Co? Co? Protestantyzm? Ale ogólnie nie będę ich zjadał, jakby co. Próbowaliśmy kontrreformację, bo czemuż by nie, chociaż nie, bo jeszcze ideę wprowadzamy. Ale ogólnie wprowadzę. Kolejną sprawą jest to, że w sumie musimy praktycznie w każdej mojej prowincji zbudować card house, żeby móc go potem też ulepszyć do Townfall, żeby nie mieć problemu z gatheringiem za chwil parę, więc wszędzie tutaj, gdzie to tylko mogę, to buduję. Przy Neapolu jest takie tutaj fajne miejsce, w którym można spokojnie sobie dewować za punkty militarne, ponieważ, o, zobaczcie, tutaj są rybki, tutaj jest grain, tutaj też jest grain. I to jest całkiem fajne miejsce, żeby właśnie dewować za to i zwiększać sobie tutaj manpower w przyszłości w tych prowincjach poprzez dawanie odpowiedniego edyktu. Atakujemy szybko Milan, tutaj wykorzystamy nasze claimy. Good relation, oh my god, serio, czemuż ty mnie kochasz, jak ty jesteś taki głupi w ogóle, o, poprawmy z innymi relacje. Kosztem Milanu. O fucking shit, to jakąś wojna z chre. No to fajnie mnie Francja załatwiła, fajnie. Bierzemy następujące prowincje od Milanu, trudną, będziemy mieli koalicję, fuck this. Teraz w sumie to mogę ją mieć, bo zobaczcie, tu mam wszędzie już forty na wejściu do naszego imperium. W sumie to papiestwa jeszcze, więc niech spadają na drzewo. No i dobra, wreszcie mogę stworzyć Królestwo Bogactw. Co prawda troszeczkę późno. Dajcie znać, kiedy wy je tworzyliście. Miałem na poprzednim moim podejściu troszeczkę inaczej rozegrałem, już w 1510 mi się udało je stworzyć. Królestwo Boga stworzone, Alme under the God Glory. Dostaliśmy teraz claimy na to wszystko, co tutaj widzicie. Będziemy mogli to za chwilę popodbijać. Ktoś mi napisał, że jak stworzę Królestwo Boga, to dostaję jakieś lepsze tutaj modyfikatory, ale nie widzę, żeby mi się to jakoś super zmieniło. Na pewno to, co się dzieje w tym momencie, to, że jesteśmy imperium, tak? To jest po pierwsze, a po drugie dostajemy, o, tutaj coś takiego, National Manpower Modifier plus 10%, Year Prestige, Appoint Cardinal i Papal Influence from Cardinal plus 100%. Czy to jest jakoś super mocne? Powiedziałbym, że trochę niezbyt, ale trudno. Skończyłem też już ideę przed chwilą, na ten moment zarabiamy 138 golda i też wydaje mi się, że jest to znacznie słabsze od tego, co miałem na moim poprzednim podejściu. W tym roku już zarabiałem jakieś 220 golda. Jak sobie to wszystko tutaj spisowało? No, mam spisane. Tylko, że na tamtym podejściu znacznie więcej dewowałem. Na tym moim podejściu testowym, do tego jeszcze na Very Hardzie to było. Tutaj praktycznie całe Włochy były takie zielone, 30 poziom to już był standardem. No ale trudno, tutaj troszeczkę inaczej to rozegramy w takim razie. Więc wygląda na to, że jednak innowacyjne w połączeniu z dyplomatycznymi i potem dopiero ilościowymi, to jest całkiem ciekawe połączenie. Teraz wam pokażę w 1560, no to w zasadzie mamy 771 dewa. Mamy jedną z największych armii na świecie, zdecydowanie największy income oraz zobaczcie, że jedną z największych flot na świecie.
a w kolejnym odcinku ruszamy na podbój tutaj innowierców, albo tych tutaj. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!